Cześć wam dzisiaj, ja jest wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Gężny Pack Serio. tym sam tytule i zacznijmy od tego, że mamy rolki do przygarnięcia Na dzień dobry, jest troszkę, troszeczkę ej, jedna! Cała jedna rolka, jutro za to będzie mora, ale pojutrze już będą dwie, potem za dwa dni będą kolejne dwie, no i ostatniego siódmego dnia odbierania w Path of Glimming Jade będzie pełna dziesiątka, jak to wszystko zliczycie razem, czyli jest 10 rolek, jeden, dwa, dwa i 5 do przygarnięcia co drugi dzień, poczynając od dzisiaj, poczynając od rolki, więc. Jeżeli nie logujecie się regularnie, to polecam wbijać przez najbliższych 7 dni i odbierać. Na to macie jeszcze 16 dni i 17 godzin, więc czasu jest tak jakby dwa razy więcej niż dni. Jeżeli coś Wam po drodze wypadnie, to i tak dacie radę uzbierać wszystko, co nie zmienia faktu, że fajnie by to było przygarnąć, przytulić i pogłaskać, bo rolki zawsze się przydadzą. Ci, którzy chcą jeszcze wykorzystać to na przykład na Sino, chyba się jeszcze nie skończył baner. Tak, baner trwa jeszcze 7 godzin 39 minut. Z mojej perspektywy, to jedną z tych rolek można użyć na Lorda Saina. Jeżeli jesteście zainteresowani. A... Jak o zainteresowaniu mówimy, to dzisiaj o godzinie 18 widzimy się na streamie, gdzie pobiegamy, pogadamy, powygłupiamy się chwilę, a potem o 19 powinien zmienić się baner na nowy i zaczniemy rolowanie. O 18, bardzo umownie, bardzo umownie, możemy rozpocząć parę minut po, bo będę wracał z dworca, więc... Na ostatnią chwilę wskoczę i odpalę Znaczy będzie bez przygotowania Wbiję, odpalę i lecimy I, i, i trzymamy kciuki, zbieramy szczęście przez plus minus godzinkę Żeby zacząć nim później ładować w stronę rulujących Mam nadzieję, że powpadają im fantastyczne rzeczy Jakieś podwójne, potrójne piąteczki Będzie tak, będzie tak, będzie naprawdę dobrze Liczę na to I zapewne też będzie dużo darmowych rolków z tych czwórek <laughs> jak czytam wiadomości od was na temat tego, co się podziało z banerem w kontekście czterogwiazdkowych postaci to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, czy uciekać. Czuję się trochę winny jakby to moja wina była, co mi ją wybrało na ten baner, ale lecimy, bo za tydzień będziemy lecieli i to jeszcze bardziej, bo za tydzień powinien, równo za tydzień, 21 powinien być livestream twórców z zapowiedzią aktualizacji 3.2, więc widzimy się o godzinie ustalonej przez twórców lecąc na żywo z tematem, który, no twórcy narzucą. Co prawda wiemy plus minus, co tam się powinno pojawić, ale złapiemy może jakiegoś starostę, może jakiegoś Lora, może kogoś innego, kto w angielski ogarnia i będzie miał w tamtym momencie czas, żeby z nami posiedział, powygłupiał się, pogadał i przerzucił wszystko, co do przerzucenia jest. Na język nam bardziej zrozumiały. Jeżeli macie czas za tydzień 21. Nie wiem o której ostatnio, to było jakaś 14 czy coś, coś w ten desen, to zapraszam, będziemy siedzieli, będziemy się śmiali, będzie zabawnie, odcinek zapowiadający pójdzie o wczesnych porannych godzinach i ogólnie będzie git, będzie Dobrze, będzie, będziecie, będziecie zadowoleni. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A tym, czym ja jestem zachwycony, to są zdjęcia, które zostały nam podesłane przez naszego człowieka w Japonii. Czyli to ja, Szymon. Podsyła mi, jak wygląda promocja Genshin'a. W Japonii na chwilę obecną macie całą masę różnych plakatów, billboardów gigantycznych, jest w metrze, nie w metrze, na budynkach jest tego bardzo dużo i powiem Wam, że robi to wrażenie. Idziecie sobie ulicą i nagle widzicie takiego gigantycznego Tainariego czy inną Nilou, która wisi na budynku Dori, kolej, Nilo, właśnie Saino jest Nowakandys oraz ze starszych postaci jest ten. Ta... Moment i przeskoczę na drugi ekran. Jest żongu i jest Xiao i jeszcze jest jeden zestaw, tak, to jest cały zestaw, gdzie jest kilka postaci, to są te, te jakby plakaty czy obrazki zapowiadające całą aktualizację, więc mamy również te z Raidenkami i z innymi bóstwami, archonami, więc dziękuję, to ja Rzymon, jesteś osą awesome i fajnie by to było zobaczyć też u nas na ulicy, ale nie zawsze tak dobrze być może, niestety, nie zawsze tak dobrze wypada. Ach. Ale może kiedyś, może kiedyś, może niekoniecznie Genshin, może coś innego będzie też u nas tak wisiało sobie. Yeee, plakaty, pamiętam jak wchodził ruchomy zamek Hauru i jak się to drugie nazywało, Spirited Away, z tego było dużo plakatów, ale to było takie bardzo wyjątkowe, to był taki wyskok mega, że i w Ameryce, w Hollywood się tym strasznie jarali i u nas to w kinach było, więc wszędzie plakaty były i to było takie nietypowe, że wizu tutaj się naoglądał no, różnego anime, idzie i są plakaty z anime. Surrealistyczne, jak na tamte czasy. Przeskakując, do kolejnego tematu, który mam dla Was dzisiaj przygotowany, to jest, że jest ten torcik. Na trzecią urodzinę mamy pierwszą osobę, która miała tutaj urodziny. Co prawda, składałbym życzenia i śpiewałbym 100 lat na wizji, ale z tego co wiem, to nie są prawdziwe urodziny tej osoby, tylko ustawiła sobie taką datę w grze, żeby jak najszybciej móc odebrać torcik. I mamy, no, ten torcik, który wyciekał wcześniej, a nie mogłem go pokazać, bo żebyście się nie uśmiali, ale za to mi chodziło bardzo biło po łapkach, bo przed urodzinami, drugimi urodzinami Genshina, torcik urodzin. Nowy już wyciekł, pokazał się, więc było wiadomo, jak wygląda, co w nim jest. O ogólnie wszystkie informacje na temat torcika były. I ludzie, z którymi mam kontakt, którzy tam nagrywają po niemiecku i po angielsku z Genshin'a również, dostali strajki za pokazanie tego torcika z wyprzedzeniem. Więc to była jedna z drażliwych rzeczy. To jest jedna z tych rzeczy, których nie pokazałem. Mówiłem wam tylko, że jest nowy i opisywałem plus, minus, jak on wygląda. Ale tutaj, no niestety, <laughs> pokazać go nie mogłem. Teraz już mogę, no bo to już jest na serwerach w grze. Więc jak ktoś teraz będzie miał urodziny, to takie torcicho będzie czekało, no i zawarto też znamy, ale ze śmiesznych rzeczy za torcik można było stracić kanał, przynajmniej w moim wypadku, bo na mnie już wtedy wisiały dwa strajki, więc he, <laughs> <laughs> I'm in danger. <laughs> Mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery, i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć, bo co się zobaczy, to się nie zobaczy, co się usłyszy, to się nie odusłyszy. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem i okay, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie niektóre mogą być trefne od samego początku a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku i zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Polecam z całą formułką, żeby sprawdzić, czy ja jeszcze pamiętam. Mam dzisiaj dla Was troszkę dziwnych informacji, bo zaczęła się posłucha, posłucha totalna. W najbliższych dniach będzie parę rzeczy przygotowanych związanych z likami, ale nie są to takie bezpośrednie liki, ale tam jeszcze dogrywam parę szczegółów, więc jutro pojutrze powinny być takie całe bloki informacyjne, z którymi się przygotowuję od gdzieś tak tygodnia, żeby je zrzucić je, spokojnie. Przetrwamy całą posłuchę. Mam asy w rękawie, jeszcze ich troszkę jest, tylko Was informuję, że teraz pojawiające się informacje to jest raczej ciągnięcie za ucho niż jakieś takie prawdziwe wycieki, które mogą się pokazać bo wszystko, co miało wyciec z aktualizacji 3.2 już wyciekło, już wiemy, już pociekło w minionych tygodniach. Rzeczy, które jeszcze nie pociekły są raczej ukrywane przez miHoYo i ich nie zobaczymy do momentu wejścia na serwer live, a to, co jest z ukrytych serwerów tych, gdzie miHoYo coś własnym sumptem testuje, jest zawsze bardzo podejrzane, bo nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować ani sprawdzić, niektóre z tych rzeczy się pewnie okażą bullshitem, a inne zadziwiające. No, zostaną odebrane jako prawda, więc ja. E, Przejdźmy do pierwszej rzeczy, którą dzisiaj dla was mam, więc wygląda na to, że krzaki mnie zasłoniły, wygląda na to, że było kilka deali w drodze między Michoyowersem Kognosfirem a firmami, które chciały deal'a zrobić. I deale faktycznie doszły do skutku, ale nie do końca tak, jak te firmy by sobie życzyły. Są co najmniej dwa deale, jeden udało mi się zidentyfikować, o który chodziło, drugi niekoniecznie. Nie, nie jestem pewny co, co tutaj miało być, gdzie firma. Dubijająca targu z Michojo chciała, żeby konkretne rzeczy w grze się pojawiły i mihojo się z tego wycofało, deal się pojawił i te rzeczy, które tam ci chcieli się pojawiły na artach ale nie pojawiły się w grze, niestety więc nie wiem czy kojarzycie deal z OnePlusem z telefonem, który tam wyszedł w wersji też genshinowej, bardziej tak rozpromowany był, były różne fanarty jak ten skin, ten outfit mógłby wyglądać w grze i faktycznie to jest coś na co OnePlus bardzo mocno naciskał bo chcieli mieć swojego OnePlusowego skina w genshinie bezpośrednio. Z jednej strony byłoby to mega, z drugiej strony ona wygląda, otworzę sobie ją na drugim ekranie, żeby nic nie posiepać, ona wygląda jak taka uczennica trochę, a to jest coś, co już wtedy było w produkcji, jeżeli chodzi o Ayake. Więc Mihojo wiedziało, że uczennica się zbliża i może dlatego nie chcieli się na to zgodzić, nie chcieli dopuścić, żeby ta uczennica Sakros pojawiła się w grze przed Kamisato Ayaką, która również miała spełniać to samo zadanie. Jak ktoś mówi, to jest ta sukienka plisowana, pilsowana, coś, coś mi tu ma liście w komentarzach. Znaczy, zrozumiałem, jak czytałem, nie zapamiętałem na tyle, żeby móc to z czeluści pamięci przywołać i rzucić w waszym kierunku. Ale uczennica Sakros wyglądała na tym super. Macie tutaj również arta, który jest bodajże podpisany od Anilian13. Ari Anilian na Instagramie szukać albo na devie jako Aniljanl Ma Macie ten linki, powinny być na dole w przypiętym komentarzu, jeżeli nie zapomnę. A jeżeli zapomnę, to jest na obrazie napisane, czyja to jest praca. I jest świetna, bardzo fajna, ale taką Sakros ja bym w grze zobaczył, szczególnie. Że minimalnie, tylko minimalnie odbija od tego, co jest jakby w Gęszynie statusem kło. A wiemy, że Michojo nie chce wprowadzać elementów spoza tego świata do Gęszyna, więc ten strój musiałby być tylko minimalnie tak przerobiony, żeby pasował do nowego klimatu i powiedzieć, że a to jest jakiś tam strój uczennicy z uczelni, niekoniecznie w Sumeru, jeżeli o rozchodzi, chodzi, może w mądzie coś, może nie jakieś nawiązania. Tego typu stroje w tamtych czasach też już spokojnie mogły być, więc dur dur to nie jest duży problem. No ale ten deal i jeszcze jeden, którego nie Udało mi się zidentyfikować, może to był ten z samochodami, może to był ten z którąś cukiernią. Nie wiem, tych deali było sporo. Większość do nas nie trafiła. Wiem, że to nie był deal z KFC, więc zapewne nie był to również deal z Pizza Hut, bo te informacje mają troszkę więcej niż deal z Pizza Hut. Chyba, że Pizza Hut chciało, było to już w drodze, a ja o tym jeszcze wtedy nie wiedziałem. To wytłumaczyło. Więc jeden z tych strojów, które tam gdzieś się przewijały i pojawiały, może być tym drugim dealem, z którego strony też były naciski, że hej hej, hej, a co gdyby to dodać do gry i Michoja stwierdziła, że nie, to jest off-limit, tego typu rzeczy nie robimy. To się pojawiło tylko w przypadku broni i skrzydełek od Sony PlayStation oraz oczywiście ich postaci pięciogwiazdkowej, która niektórym się nie odebrała z maila i ostatnio był o tym odcinek, że ludzie czekali całe 365 dni chyba żeby móc nie odebrać Aloy i stracić szansę na zdobycie tej postaci prawdopodobnie na zawsze, bo na chwilę obecną poza tym, że były drobne przecieki, że z Aloy to jeszcze nie jest wszystko wygląda na to, że faktycznie za jest wszystko, że nic innego się nie zbliża i w drodze nie jest. A my przeskoczmy do kolejnej informacji, czyli skile, nie skile, animacje. Idol, animacje na Hidy, które się pojawiły i było tłumaczenie bodajże od Serpentin, że to tak teoretycznie ma być, to Loro się zgadza i ona tych animacji za bardzo nie powinna mieć, bo się dopiero uczy i ja, na, 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 wiemy, wiemy o tym. Ten, ale odzew jest tak bardzo duży i negatywny, że wygląda na to, że ze strony Mihojo jest zainteresowanie, czy by jednak nie przywrócić tych bardziej żywych. Animacji, które ona ma, bo nadają charakteru bardzo postaci, bardzo dużo i z jednej strony lorowo to pasuje, z drugiej strony też nie ma wytłumaczenia lorowego, dlaczego miałaby tego nie robić dobrze, więc to jest to i tak mają te animacje, więc mogą je wykorzystać. To nie jest coś, że nie wiadomo, jak dużo rzeczy muszą dodać do Genshin'a, jak bardzo to waży, bo waga jednych animacji i tam tekstur całej i reszty i drugich jest praktycznie identyczna. To się tam w kilobajty różnica jest, więc nie ma o czym mówić, ale znacznie bardziej pozytywny odbiór jest tych Żywych animacji niż tych takich zrobociałych, co oznacza, że jeżeli mają się tam promować czy w jakiś sposób to pokazywać, że a to jest takie słodkie, cudowne i wspaniałe, to równie dobrze mogą robić tym, co się ludziom bardziej podoba, bo nie ma jakiegoś takiego mega sensownego wytłumaczenia, dlaczego tego nie ma. Jest lorowe, szczególnie w 3.2. zaboli, jak będziemy lornahidy ruszali w questach, ale to też nie jest takie, że a, musi być, bo musi być, tylko zrozumiałe, dlaczego nie ma. Lepiej by było, gdyby było. Więc... W tej kwestii jest szansa, że te poprzednie animacje, idle animacje na Hidy powrócą, ale te rzeczy, które zostały pozmieniane i gracze się o nie mocno pultali, na przykład animacja Rosari, o którą się do tej pory ludzie plują, to jest coś, co raczej nie ma szans powrócić, przynajmniej z tego co rozumiem. Tak samo jak specjalne bieganie, które Kli miała, a teraz ma takie samo bieganie jak wszystkie inne krasnarki, Jeżeli nie wiecie, ona miała takie śmieszne bieganie, a teraz ma samolocik, tak jak wszystkie inne postacie, czy coś w tym stylu. To jest troszkę biednawe i z inside. Lecące informacje są takie, że nie będziemy tych zmienionych, zepsutych animacji zmieniali, bo one są już live, więc niektórym to, co jest teraz, może się bardziej podobać, więc nie będziemy tego ruszali. Więc dlaczego to psuliście? Rosaria była dużo lepsza niż jest teraz i zepsuliście ją dwa razy. Pomijając animację przy chowaniu broni, zepsuliście ją też, jeżeli chodzi o modli jada, jada, jada. Dla niektórych ludzi, mnie to nie rusza, co nie zmienia faktu, że niektórym się podobała Rosaria taka, jak była. Zmieniliście ją, a teraz mówicie, że nie możecie tego odkręcić, bo to się może nie podobać tym, którym się podoba to, co teraz. A jak zrobiliście ankietę, to wyszło, że ponad 80% było za zmianą do oryginału, a z 20% to było, jest mi to obojętne, nawet nie wiem, że były jakieś zmiany i najmniejsza z mniejszości była taka, że podoba mi się jak jest teraz, więc walcząc o prawa tych, którzy są fanami Rosarii takiej jaka była powiedziałbym, że to powinno być odkręcone, ale wiemy dlaczego to nie będzie odkręcone, więc to chodzi o <laughs> chińskiego cenzora, a nie o cokolwiek innego, więc to kwestia tego, ale dlaczego animację jej zmienili, to już totalnie nie kumam i to zadzwonienie na koniec obcasa było było spoko i miała coś wyjątkowego, czego nie miał nikt inny. To dodawało charakteru postaci, a teraz tego nie ma! I mi się to nie podoba. Tej animacji mi najbardziej żal. I animacji biegania kli, również mi bardzo żal. Dobra, przeskoczmy do kolejnej rzeczy, która jest ostatnią na dzisiaj, jeżeli chodzi o spekulacje i spoilery. Mamy copy-paste housingowy, o którym wspominałem, który leciał do mnie z bardzo niewiarygodnych źródeł i wygląda na to, że jest to wiarygodne, że w 3.2 już to będzie. Jest testowane, ludzie mają do tego dostęp. Podobno, podobno, ja dalej nie mam jakby weryfikacji. Oryginalnie w moim kierunku leciał to z tego samego Źródła, które mówiło, że będzie można znajomym dać uprawnienia do odbierania czy ogarniania rzeczy w housingu, jeżeli my o tym zapomnimy, ale ta część chyba jest nieprawdziwa, a prawdziwa jest ta część, że będziemy mogli kopiować niektóre schematy od ludzi, do których wbijamy na housingu, do siebie, do swojego domku, do swojego tipota, co by oznaczało, że housing zostanie rozbudowany o kilka fajnych opcji. Jak coś fajnego u kogoś zobaczycie to, będziecie w stanie to zaznaczyć, skopiować, wbić do siebie, postawić i jest to troszkę bardziej skomplikowane niż się wydaje. Przynajmniej takie info teraz w internecie szaleje, że jest to troszkę więcej klikania i troszkę więcej kombinacji. Żeby zrobić to dobrze, to nie jest tak, że patrzycie na jakąś fajną układankę przed sobą, na dobry segment i OK, zaznaczę, skopiuję, wkleję tylko OK. Nie to się zaznaczyło, nie to się skopiowało, nie, nie tak się wkleiło. Jak to obrócić? Zbugowało się, że na razie jest to bardzo problematyczny system, ale jest i wygląda na to, że z problemami czy nie pojawi się w aktualizacji 3.2. Co więcej, do korzystania z housingu teraz będzie kolejne nie NDA, tylko tam jakieś ten do podpisania że nie można robić tych wszystkich wulgarnych, rasistowskich jada, 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 jada rzeczy obrażających chińską partię, bo jeżeli tak i ktoś to skopiuje, no to będą gigantyczne problemy, więc będzie... Kolejna rzecz do podpisania, że tak, zdaję sobie sprawę, jestem osobą mniej lub bardziej dorosłą zdrowoną, myślę i nie będę trylował mi ho Joho co oznacza, że jeżeli jeżeli siedzicie mocno w housingu, to kolejne dobre narzędzie w waszym kierunku leci dla całej reszty jest to takie eee... nie pamiętam kiedy ostatnio się do housingu logowałem, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, nie było to w tej aktualizacji prawdopodobnie to było jedną albo dwie aktualizacje temu. Dzisiejsza miejscówka została podesłana przez kitsuneta jesteś osą, awesome. pozdrawiam cię mocno i serdecznie i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień Ci świetnie mija A jeżeli będziesz na nilo polować, to Ci wpadnie bardzo szybko Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily check Web Event jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca, od początku miesiąca aż do dzisiaj jest dzień 14, co oznacza, że za cztery kolejne dni będzie trzecia i ostatnia paczka z primogamami, które czekać na Was powinny dnia czwartego i jedenastego i osiemnastego a potem do końca miesiąca zwyczajowo już nie bardzo Dostam też od Was informację, jak działa ten system nadrabiania Można nadrobić tylko jeden dzień dziennie, czyli jeżeli jesteście kilka dni do tyłu to tylko jeden dzień dodatkowo możecie zrobić i maksymalnie możecie do trzech dni dobić, co oznacza, że jeżeli nie było was przez 4 dni, to jesteście w stanie nadrobić 3 z tych 4 dni, ale czwarty już nie. I jak macie czas, chwilę, ochotę, to polecam jeszcze wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić jak długi cooldown pozostał wam na Parametric Transformerze. Zawsze na plus, zawsze na plus. Troszkę surowców, troszkę dropów, a ja korzystając z okazji chciałem was zaprosić na dzisiejszego streama, bo będzie się działo, mam nadzieję, że będzie się działo bardzo dużo, to nie jest najpopularniejszy banner Michał ja znowu Zrobiło krzywdę Albedo i po raz pierwszy zrobiło krzywdę Nilo, która wchodzi. Zobaczymy, jak wyjdzie, zobaczymy jakie będą cyferki ogólnie. Za moment wgryziemy zęby w cyferki Signo i dowiemy się, jak dobrze poszło temu banerowi tak ogólnie całościowo, ale to może jutro pojutrze a jeżeli chodzi o Nilo, no to pierwszy raz będziemy mieli z tym styczność. Ja stawiałem, że Albedo teraz się mocno odbije i przy okazji Nilo wykręci ogromne ilości hajsu, jedno z drugim do społu, Zaraz przed Nahidą, gdzie też powinno się mocno dziać, a widać, że może być inaczej. Może być inaczej przestrzeliłem się i ogromną krzywdę zrobiły tutaj czwórki Nie będę ukrywał, że nie, mi się te czwórki podobają Ale to jest baner dla tych, którzy zaczęli niedawno grać Dla tych, którzy grają od dawna i kolekcjonują pięciogwiazdkowe postacie To jest ogromny noob nope. Jak się rozglądam w sferze amerykańskiej Czy właśnie japońskiej albo chińskiej Bo robiłem ostatni research, to muszę wam powiedzieć, że Był taki budowany hype, taki, że będzie to sensowny baner I nagle zdechło w momencie pokazania czterogwiazdkowych postaci Wszystko zdechło totalnie, więc tym więcej powera, tym więcej... Więcej szczęścia dla rolujących, żeby im dupnęło tak, jak ma im dupnąć, bo zasłużyli. Zasłużyli za samą odwagę na walkę, więc to już dzisiaj o 18 w sumie o 19. Zapraszam Was mocno i serdecznie. Dziękuję wszystkim wspierającym za wasz wkład. Jesteście osą, lisi magowie, jesteście fantastyczni, wasza magia jest potężna. lisi arcy magowie jesteście arcyfantastyczni, wasza magia jest arcypotężna. Jesteście arcyosą. Lisi Twitcher nauci jesteście Twitcher osom wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher fantastyczni. Widzimy się wieczorkiem, jak macie czas. I to jest już prawie wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, bo jeszcze oczywiście stream o 18, więc miłego dnia, dobrego odzenka świetnych pięciogwiazdkowych roli dzisiaj szczególnie niech Boże Karengi wam sprzyja bardzo mocno miłego, dnia, następnego. Hej! We had no jasnego so hej! Tak, i to to to, 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 to! to. Dokładnie to! Nie mogę się już doczekać dzisiejszego rolowania. Mam vibe taki, że może się podziać coś zdumiewającego i mam nadzieję, że to się spełni, bo trzymam kciuki, trzymam kciuki mocno za Was.